Rozpoczynają się obchody związane z tytułem Europejskiego Miasta Nauki, którym w 2024 roku są Katowice. Śląskie uczelnie zaplanowały na ten czas 50 tematycznych tygodni, w których będzie można nie tylko posłuchać o nauce, ale też jej dotknąć. Pierwsze wydarzenia już się odbywają i są związane z zimnem. Karolina Komada. A kto wie, czy za rogiem nie stoją anioły? Muzyczni mieszkańcy Katowic wkraczają w cykl wydarzeń zorganizowanych z okazji tytułu Europejskiego Miasta Nauki. Motywem przewodnim pierwszego tygodnia jest zimno. Zapraszamy do tego, żeby spotkać się z tym, czego człowiek na co dzień nie może dotknąć. Będzie można pobawić się ciekłym azotem, zobaczyć, jak wygląda suchy lód. I to generalnie rzecz biorąc są zajęcia dedykowane dla uczniów, dla najmłodszych. Wszyscy mogli za to zobaczyć, jak rzeźbi się w lodzie i posłuchać, jak taki lód się tworzy. Proces tworzenia takiej bryły lodu trwa około 7 dni. Powolutku zamarza w nie bardzo niskiej temperaturze, stąd też jest klarowny i nie ma w nim zatopionych bąbelków powietrza. I to jest jakby całe clue, żeby on był przeźroczysty i powoli się topił. W pierwszym tygodniu wydarzeń będzie można się dowiedzieć, czy schłodzenie ciała poprawia sportową wydolność, a także spróbować morsowania. Tydzień zimny jest pierwszym z 50, w których motywem przewodnim będą różne tematy związane z nauką. Chcemy szerzyć naukę. Generalnie chcemy szerzyć naukę i tak jak powiedział nasz pan rektor Koziołek, chcemy pokazać, że nauka to nie jest nudne siedzenie w ławkach czy szkolnych, czy akademickich, tylko to jest zabawa, to jest coś ciekawego, coś co nas otacza na co dzień, czego czasami nie widzimy. No więc myślę, że mamy nadzieję, że nam się to uda, żeby tą naukę rozpowszechnić i żeby pokazać, że to nie jest nudne, tylko bardzo ciekawe. W planach również są m.in. Tydzień Czarownic, Miłości, Sztucznej Inteligencji czy Humoru.